Nie mam bladego pojęcia, co się dzieje. Dotarłem do mieszkania. Zabarykadowałem się w środku i zastanawiam się, czego właśnie byłem świadkiem. Co to wszystko miało znaczyć? Cały czas wisiałem na telefonie. Głównie w sieci, wertując już nie tylko lokalne olsztyńskie portale, ale również ogólnopolskie serwisy. Onet, Interia, TVN24. Miałem nadzieję, że dowiem się czegokolwiek. Tymczasem minęły 2 godziny, a media podały tylko jakieś strzępy informacji. Wojskowe helikoptery pojawiły się nad miastem. Tajemnicze strzały w centrum Olsztyna. Czy w Olsztynie doszło do ataku terrorystycznego? We wszystkich artykułach i doniesieniach prasowych więcej było pytań, hipotez niż suchych faktów. Nic. Zero. Tylko domysły. Na szczęście miałem Agatę, która w rozmowie telefonicznej rzuciła nieco więcej światła na całą sprawę. Agata to moja żona. Pracuje w Olsztyńskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Jest lekarzem chorób wewnętrznych. Ostatnimi czasy niemal nie wychodzi ze szpitala. Walka z pandemią trwa już kilkanaście miesięcy. I niestety szpitale mierzą się z brakami personalnymi. Niska płaca, zero życia prywatnego, ciągła dyspozycyjność, a w zamian co? Słuchanie, że jest kłamliwą suką, która sprzedała się na poczet fałszywej pandemii. Brak szacunku ze względu na jej młody wiek. No bo co ty, dziewczynko, możesz wiedzieć, skoro jesteś prosto po studiach? Nic, prawda? Jesteś nikim. Wielokrotnie opowiadała mi o sytuacjach, kiedy pacjenci, widząc ile ma lat i jak wygląda, prosili o zmianę lekarza na kogoś z większym doświadczeniem. Po prostu nie mieli do niej zaufania. Strasznie ją to wkurwiało. Nieraz płakała mi po nocach, o ile mogła je spędzić w domu, bo przypominam, że większość doby spędzała na dyżurach. Czuła się najzwyczajniej w świecie upokorzona. Nie tak wyobrażała sobie swój wymarzony zawód. Nie tak widziała współpracę na linii lekarz-pacjent. Ale niestety, życie szybko weryfikuje nasze plany i marzenia. Pandemia błyskawicznie zmieniła życie wszystkich Polaków. Zmieniła także jej życie, zwłaszcza to zawodowe. Z gorszego na tragiczne. Jestem wykończona. Po prostu padam. No, domyślam się. Co dziś mamy? Czwartek, tak? Kiedy byłaś w domu? W poniedziałek? We wtorek rano. A, no tak. No to znacznie zmienia postać rzeczy. Jak byłam na studiach, to często nam mówili, że prawdziwa praca zweryfikuje ten zawód. Że gdy znajdziemy zatrudnienie w szpitalu, dopiero wtedy zobaczymy, co to znaczy pracować w służbie zdrowia. Każdy tylko kiwał głową i myślał sobie, nie, to niemożliwe. Nie może być aż tak źle, prawda? Wiesz, o czym większość z nas myślała. Oczywiście, że wiem. O forsie. Między innymi. Oczywiście też nie wszyscy. Była część ludzi, która traktowała to jak misję. Liczyli, że idąc na medycynę staną się zbawcami narodu. Zmienią świat, będą nieść pomoc innym. A ludzie z wdzięcznością będą obdarowywać ich ciepłymi uśmiechami, wielbiąc ich imiona. Też należałam do tej grupy. Jednak spora część, głównie męska, zastanawiała się, ile dziennie zarobi, mając swój gabinet prywatny. 5 tysięcy? 10? 15? A może 20? Tak właśnie wyobrażali sobie swój zawód. Zawód lekarza. Nie będę pracował w szpitalu. Będę udzielał tylko konsultacji i porad prywatnych. Czyli jednym słowem, chuj jest was. Na szczęście większość z nich odpadła najpóźniej na 2 roku. Ale teraz nie dziwię się, czemu tak myśleli. Jedna 10-minutowa konsultacja prywatna to pewnie dobre 2-3 godziny mojego dyżuru w szpitalu. Ja po prostu nadal nie rozumiem, jak to jest możliwe, że nie możesz zrezygnować. To znaczy, nie tyle zrezygnować, co po prostu, nie wiem, powiedzieć nie, dziękuję, tyle nie dam rady, mam przecież swoje życie, prawda, swoje sprawy, męża. Chcę sobie odpalić film na Netflixie, pójść na spacer, do kina, czy zjeść coś w maku. Dlaczego cały czas musisz być stawiana pod ścianą? Musisz być i tyle. Mikołaj, to... Sam wiesz, że to nie tak działa, prawda? No wiem, że nie działa.
Pytam tylko, dlaczego to tak nie działa? Skoro właśnie chyba tak działać powinno. Obawiam się, że niestety kierujesz swoje pytanie do niewłaściwej osoby. Wiesz doskonale, że ja nie mogę stawiać warunków. Dopiero wchodzę w ten zawód, a sytuacja w służbie zdrowia jest teraz chujowa w każdym szpitalu w Polsce. Wiesz, co zrobią, jak zacznę się stawiać i marudzić? Wypieprzą mnie i na tym się skończy. Dlatego macie braki kadrowe, tak? Ludzie zaczynają się buntować. Błagam, zmieńmy temat. I tak jestem wykończona tym wszystkim. Dziś musiałam zakładać ten cholerny kombinezon 7 razy. 7 razy musiałam się też dezynfekować. A jeden facet koło 50 jeszcze się wydzierał, że on chce lekarza, dobrze, a nie dzieciaka. Przepraszam. Bez sensu zaczynałem to wszystko. Po prostu nie myśl teraz o tym. To twój czas dla siebie. Wolne. Nie ma szpitala. Teraz jesteś tylko ty, ja, no i może Netflix. Brzmi nieźle. Ale opcja ty jest chyba najbardziej kusząca. Zbliżaliśmy się do Katowic. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że nie będziemy się nigdzie zatrzymywać i szukać noclegu. Po pierwsze, byłaby to spora strata czasu. Musielibyśmy znaleźć bezpieczne miejsce, które wcześniej trzeba byłoby dobrze sprawdzić. A to mogłoby zająć nam nawet kilka godzin. Bez sensu. Te kilka godzin to dodatkowe setki kilometrów, które przybliżą nas do Watykanu. Po drugie, białe czaszki. Nie możemy mieć pewności, że nas nie śledzą, prawda? Może wcale nie zatrzymaliby się w Katowicach i nie szukaliby nas w całym mieście, ale mimo wszystko jest to zbędne ryzyko. Po trzecie, każdy z nas miał prawo jazdy. Oczywiście w dzisiejszych czasach ten kartonik jest gówno warty, jednak chodzi mi o to, że wszyscy potrafią prowadzić auto. Dlatego bezpieczniej i szybciej będzie, jeśli cały czas zostaniemy w ruchu, zmieniając się za kółkiem. Pozostali będą mogli chociaż odrobinę się zdrzemnąć i zregenerować, a ciągła jazda zdecydowanie skróci ogólny czas podróży. Myślisz, że długo pociągniemy na tym zbiorniku? No bo ja wiem. Została ponad połowa. Może 700-800 kilometrów? No to całkiem sporo. Bo to diesel. Mój zagazowany to pamiętasz, jakie miał osiągi. Trasa z Olsztyna do Warszawy i już pusty zbiornik. No ba, jakżeś tam sobie zainstalował jakiś naparstek 20 litrów, no to nic dziwnego. Musiałem mieć miejsce w bagażniku, prawda? Większy nie domykałby podłogi. To jest dobre auto, stary, poczciwy Passat. Miałem kiedyś podobnego. Podejrzewam, że zbliżony rocznik. Nie do zdarcia. Później zmieniłem na nowszego i niestety to nie było to samo. Co chwila w warsztacie. Teraz nawet warsztat nam nie będzie potrzebny. Zobaczcie, ile aut stoi na ulicach. O, co prawda większość bez kluczyków, ale na pewno przydadzą się jako uzupełnienie paliwa. Naszym oczom ukazał się duży, zielony znak z nazwą miejscowości. Katowice. To zabawne, ale nigdy tutaj nie byłem. Wielokrotnie słyszałem o spotku, w którym co i rusz odbywały się liczne koncerty i inne wydarzenia szeroko pojętej rozrywki i kultury. Z Agatą kilkakrotnie mieliśmy w planach tu przyjechać, właśnie do spotka na jakiś event. Ale niestety, zawsze coś krzyżowało nasze plany. A to bilety okazywały się za drogie, a to termin nie odpowiadał, a to jeszcze coś innego. Szkoda, że Agata nie będzie mogła zobaczyć tego miasta. Nawet przejazdem. Będziemy może przejeżdżać koło spotka? Szczerze nie mam pojęcia. Nigdy tutaj nie byłem, zresztą na co ci spodek? No, tak po prostu. Zawsze chciałem zobaczyć go na żywo, a skoro już tu jesteśmy i byłaby okazja... Nie czas na zwiedzanie. Przez 34 lata nie raczyłeś ruszyć tutaj dupy, to teraz tym bardziej tego nie zrobisz. Ja byłam tu kiedyś na koncercie. Dość ciekawe miejsce, ale tylko z zewnątrz. W środku wygląda dość powtarzalnie. No całkiem możliwe, ale...
Nie dokończyłem. Nagle usłyszeliśmy donośny huk, po którym Witek stracił panowanie nad pojazdem. Co jest, kurwa? Co się dzieje? Auto zrobiło jeden lub dwa obroty. Na szczęście Witek zareagował dość szybko, wciskając hamulec do samej podłogi, dzięki czemu obyło się bez groźniejszej kolizji. Passat zatrzymał się kilka metrów dalej. Co to kurwa było? Uderzyliśmy w coś? Nie, chyba nie. To brzmiało jak... strzał albo jakiś wybuch. To coś z samochodem? Zaraz się przekonamy. Witek rozejrzał się dookoła. Zrobiliśmy to samo. Chcieliśmy się upewnić, że nie czai się na nas zgraja zainfekowanych. Tam coś leży. Wskazała palcem przez tylną szybę. Na początku nie wiedziałem, o czym mówi, lecz po chwili również to dostrzegłem. Nie wiem, co to było, ale coś ewidentnie leżało na drodze. Kilka bądź kilkanaście metrów za nami. Co to jest? Coś nam się urwało? Nie wiem i raczej się nie dowiemy, jeśli tego nie sprawdzimy. Dobra, zaczekajcie tu, zobaczę, co to takiego. A czekaj, czekaj, pójdę z tobą. Nie ma mowy, żebyś wyszedł tam sam. Miej broń w pogotowiu. Otworzyliśmy drzwi i ostrożnie opuściliśmy auto. W dłoniach trzymałem Glocka, nie mając bladego pojęcia, czego się mogę spodziewać. Kurwa mać! Co jest? Złapaliśmy kapcia. Co ty gadasz? No zobacz, kompletny flak. Dalej nie pojedziemy. Witek, nie wiem, czy to normalne i czy tak powinno być. Wydaje mi się, że nie, ale z tyłu też jest flak. Witek spojrzał na mnie z niedowierzaniem, a może nawet i złością. Minął mnie bez słowa i ocenił stan tylnej opony. Kaplica. Następnie poszedł na drugą stronę. O kurwa, komplet. Wszystkie stery. Ale nie rozumiem, co się stało? O co tutaj chodzi? Witek nie odpowiedział. Ruszył w kierunku tajemniczego przedmiotu, który leżał za naszym autem. Nie czekając ani chwili, poszedłem w ślad za nim. Im bliżej tego czegoś byłem, tym bardziej nabierałem pewności, z czym mieliśmy do czynienia. Kolczatka? Taka policyjna? Co? Co jest? Co tam znaleźliście? Miejsce dość nietypowe, poza tym... Poza tym co? No Witek, mów, o co chodzi. To chyba nie był przypadek. W tym momencie, jak na potwierdzenie jego słów, usłyszeliśmy serię strzałów. Dochodziły niemalże z każdej strony. Nie zdążyliśmy zareagować. Nie mieliśmy pewnie szans, by jakkolwiek zareagować. Jedyne, co przyszło nam do głowy, to po prostu rzucić się na ziemię i liczyć na to, że nikt w nas nie wyceluje. Tak też się stało. Serie padały dookoła, lecz miały na celu nas jedynie wystraszyć, zbić z tropu. Nikt chyba nie chciał nas zabijać. Bo gdyby to było w planie tajemniczych napastników, podejrzewam, że już dawno leżelibyśmy tu w kałuży krwi. Wystarczy wstrzymać ogień. Usłyszałem głos mężczyzny. Kto to był? Czego od nas chcą? Dlaczego zastawili na nas sidła i skąd w ogóle wiedzieli, że ktoś może tędy przejeżdżać? Siedzieli w tych krzakach i wrakach samochodów porzuconych na poboczach? Ile tak tu sterczeli? Kroki. Ktoś się do nas zbliżał. Kątem oka dostrzegłem swojego Glocka, który leżał tuż obok mnie. Sięgnąć po niego? I co ja zrobię? Zesram się chyba i tyle z tego będzie. Nie mam szans z całą armią karabinów maszynowych. Ciężki but stanął tuż obok mojej głowy, a następnie kopnął leżącą broń. Możecie wstać, a wy tam z samochodu wyłazić z rękami w górze. Jak zobaczy, że ktoś ma broń w ręku,
Rozpierdolę łeb. Jeżeli macie tam jakieś pukawki, lepiej zostawcie je na miejscu. My się nimi zaopiekujemy. Wyjdźcie i nie próbujcie żadnych sztuczek, jasne? Jeden fałszywy ruch i zrobimy z was ser szwajcarski. Powoli i ostrożnie podniosłem się z ziemi. Witek zrobił to samo. Spojrzeliśmy na siebie, odruchowo unosząc ręce do góry. Potem, dość niepewnie, jakbym bał się to zrobić, spojrzałem na gościa, który do nas mówił. Stał tuż obok nas. Wysoki, młody chłopak. Na oko mógł być w moim wieku. Może nawet młodszy. Dobrze zbudowany. Postawny. Od razu wiedziałem, że musiał sporo trenować. Jak się nazywacie? Ja jestem Witek. A to Mikołaj. W samochodzie jest Przemek i Paulina. Ty dowodzisz tym waszym czteroosobowym zespołem? Nikt nie dowodzi, po prostu trzymamy się razem. Aha, czyli tak się trzymacie razem. A dokąd jechaliście, jeśli można wiedzieć? Nie mieliśmy żadnego konkretnego celu, po prostu jedziemy przed siebie, szukamy jakiegoś schronienia. Szukacie schronienia? No widzisz, Witek. Witek, dobrze pamiętam, tak? Widzisz, Witek, otóż bardzo dobrze trafiliście. Tutaj, w Katowicach, możecie znaleźć schronienie. Mamy tu bardzo duży obóz. Możliwe, że największy. Jesteśmy solidnie przygotowani na wszystko i jestem pewien, że będziecie się czuć u nas jak w domu. Dzięki, ale jeśli to nie problem, to nie chcemy sprawiać kłopotu. Chętnie poszukamy gdzieś indziej. Kłopot? Jaki kłopot? Mogę wam zagwarantować, że wszyscy przyjmą was z otwartymi ramionami. Super. Fajnie. Cieszymy się i doceniamy, ale naprawdę nie szukamy żadnych... Zamknij się. Skoro mówię, że jedziecie z nami, to jedziecie z nami. Czy ja mówię w jakimś obcym języku? Nie. Wszystko jest jasne. W takim razie zapraszam za mną. Ruszamy! Miejcie ich na muszce! A, i przeszukajcie tego środka. Zgarnijcie wszystko, co się nadaje. Dopiero teraz zauważyłem, ilu ich tu było. Z każdej strony po kilku żołnierzy. Mieli mundury, normalne, wojskowe, prawdziwe mundury. Czapki, buty. Za moment pojawiły się pojazdy, takie same jak te, które widziałem tego pamiętnego dnia w Olsztynie. Opuściliśmy już ręce i szliśmy w kierunku jednego z wozów. Ten cały dowódca szedł tuż za nami. Nie wiem czemu, ale pomyślałem, że cały czas musimy wpieprzać się w jakieś kłopoty. Czemu po prostu nie możemy dotrzeć tam, gdzie sobie założyliśmy? Czemu wiecznie ktoś musi czegoś od nas chcieć? Wskakujcie, szybko, raz, nie mamy całego dnia. Gdy zajęliśmy miejsca na pace, dowódca usiadł obok nas. Po chwili wóz ruszył wraz z całą obstawą. Dokąd jedziemy? Do naszego obozu. Daleko to jest? Nie, za kilka minut będziemy. Korków przecież nie ma. Jestem Marcin. Spokojnie, nie musicie się mnie obawiać. Nie mam zamiaru robić wam krzywdy. To po co to wszystko? Po co ten cały cyrk z przebijaniem opon? Po co ta cała armia z karabinami? Dlaczego w ogóle nas zabieracie? Mogliście nas puścić, tak? Nikt was o pomoc nie prosił. Mówiliśmy wyraźnie, że nie chcemy tu zostać. No tak, tyle pytań, tyle niewiadomych. Widzisz, teraz świat funkcjonuje nieco inaczej. Może tego nie zauważyłaś, ale obowiązuje tak zwane prawo dżungli. Z jednej strony nie ma granic, jest swoboda w poruszaniu, ale z drugiej nikt nie zabroni nam robić tego, co robimy, prawda? Katowice są nasze. Wszyscy mieszkańcy, którzy nam zaufali, a także przyjezdni czy zgubieni wędrowcy. Wszyscy, którzy zechcieli do nas dołączyć, są z nami. To nasze miejsce, więc dbamy o nie najlepiej, jak potrafimy. Bronimy go jak swojej twierdzy. Przez cały ten czas włożyliśmy mnóstwo pracy, aby stworzyć to, co teraz mamy. Jesteśmy z tego dumni, dlatego każda potencjalna osoba, która zjawia się na naszym terenie, może być dla nas zagrożeniem. Wrogiem. Ale... my nie jesteśmy wrogami. Po prostu nie rozumiem, dlaczego nie możecie nas wypuścić. Dlaczego nie możemy robić tego, co chcieliśmy, tak?
Dlaczego na siłę chcecie nas uszczęśliwiać? Wielu chciało szukać szczęścia na własną rękę. Niektórym udało się nawet do nas wrócić. Niełatwo jest jednak odzyskać nasze zaufanie. Niestety większość kończyła tragicznie. Nie chcemy, aby spotkał was taki sam los. Pieprzenie! Co was to w ogóle obchodzi? Dla mnie brzmi to jak jakieś sekciarskie pierdolenie. W chuju mam waszą troskę. Powinniście mnie wypuścić i tyle, a nie odpierdalać jakieś akty miłosierdzia. On zawsze taki wulgarny? Spokojnie, nikt was nie będzie trzymał na siłę. Dajcie nam tylko szansę. Kto wie, może uznacie, że nie ma potrzeby, aby dalej szukać schronienia. Może nasz obóz sprawi, że zakochacie się w nim od pierwszego wejrzenia? Pff, na pewno. Resztę drogi pokonaliśmy w milczeniu. Wykorzystałem ten czas, aby zobaczyć, jak i czy w ogóle zmieniła się architektura Katowic. Jak wspomniałem, nigdy tu nie byłem, więc nie wiem w sumie, czego miałbym się spodziewać. Ale opustoszały Olsztyn czy Warszawa robiły na mnie wrażenie. Tutaj było podobnie. Porzucone auta stanowiły znaczną część miejskiego krajobrazu. Nie wiem, od czego to zależy, ale niektóre auta wyglądają tak, jakby stały tu od dziesięcioleci. Przebarwienia, rdza, przebite opony. Inne z kolei stanowiły zupełne przeciwieństwo. Ładne, zadbane, jakby ktoś postawił je tu maksymalnie kilka dni temu. Poza tym wszystko wyglądało jak w typowym dużym mieście. Budynki, witryny, billboardy, sklepy, galerie. Gdyby ktoś założył mi worek na głowę i nagle wypuścił w takim miejscu, nie potrafiłbym powiedzieć, czy to Warszawa, Olsztyn, Wrocław czy chociażby Katowice. Przed nami dostrzegłem rondo, na którego wyspie znajdowało się dziwne wzniesienie. Nie był to kopiec ziemi, jak w większości miast, tylko jakieś dziwne, metalowe chyba coś. Nie mam pojęcia, jak to nawet nazwać. Wozy skręciły w lewo, jadąc po staremu pod prąd. Ale kto by teraz zawracał sobie tym głowę? Wtedy naszym oczom ukazał się chyba najbardziej znany obraz architektury. Spodek. Czyżby to właśnie tu swoją siedzibę miał ten wspaniały katowicki obóz? Dopiero w tej chwili dostrzegłem wielkie ogrodzenie z siatki, które wyrosło na środku drogi. Szczyt ogrodzenia okalał drut kolczasty, co od razu przywodziło na myśl skojarzenie z zakładem karnym. Wzdłuż siatki po drugiej stronie ujrzałem grupy żołnierzy, którzy pełnili coś na wzór warty. Gdy wóz, którym jechaliśmy, zatrzymał się przed bramą, kilku żołnierzy podeszło do siatki i zamieniło kilka zdań z kierowcą, których niestety nie byłem w stanie zrozumieć. Po chwili żołnierze przesunęli bramę, pozwalając nam wjechać do środka. Plusem całej sytuacji było to, że w końcu zobaczę spodek. Szkoda tylko, że w takich okolicznościach. Wozy wjechały na parking, na którym poza innymi wozami wojskowymi znajdowały się auta policyjne, kilka karetek pogotowia, motocykle oraz auta osobowe. Zacząłem się zastanawiać, czy jest to część ich wyposażenia obozowego, czy może są to porzucone środki transportu, które do niczego się nie nadają. Jadąc dalej, dostrzegłem kilku policjantów. Prawdziwych policjantów w policyjnych, granatowych uniformach z napisem Policja na plecach. Uwierzcie mi, ale nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem taki mundur na żywo. Na pewno zanim wybuchło całe to zamieszanie. Kilka metrów dalej stało dwóch mężczyzn w pomarańczowych kurtkach, ratownik medyczny. Serio, nie wiem, o co chodzi, ale przez moment pomyślałem, że najwidoczniej w spodku czas się zatrzymał i nic się nie zmieniło. Wóz, którym jechaliśmy, zatrzymał się. No dobra, koniec wycieczki, wysiadamy. Zeskoczyliśmy z paki i niemal natychmiast otoczyli nas uzbrojeni żołnierze, którzy asekurowali nas od samego początku, jakbyśmy byli jakimiś terrorystami albo groźnymi przestępcami. Za mną.
przeszliśmy wąskim korytarzem, z którego wyszliśmy na hol główny spotka. Jasna cholera. Nigdy tu nie byłem. Nie widziałem tego miejsca na żywo, ale widziałem zdjęcia. Teraz to miejsce było zupełnie inne. To było coś niesamowitego. Niemal każdą przestrzeń wypełniały zabudowane boksy. Nie mam pojęcia, co się w nich znajdowało, ale sądząc po otwartych oknach, wiszącym praniu czy małych kuchenkach gazowych, wyglądało to jak mini domki gościnne, jakie widywało się na Mazurach czy kurortach wypoczynkowych. Wzdłuż holu znajdowały się najzwyczajniejsze w świecie stragany. Dostrzegłem kobietę, która stała za ladą wypełnioną wszelkiej maści owocami i warzywami. Obok niej kolejny stół załadowany słodyczami i przekąskami. Chipsy, żelki, czekolady. Następny stragan stanowiły gry. Gry na PlayStation 4. Natychmiast dostrzegłem kilka dużych telewizorów po drugiej stronie sklepiku, które okupowane były przez chłopców w wieku, bo ja wiem, 13 lat? 12? Kilka kolejnych budek to sklepy odzieżowe, z których wyszła grupka kobiet z papierowymi torbami i ruszyły w kierunku boksów po drugiej stronie. Jeszcze dalej zauważyłem coś na wzór restauracji, albo raczej stołówki. Kilka stolików, bemary, w których znajdowało się mnóstwo potraw. Nie wierzyłem własnym oczom. To było nie do opisania. Ja pierdolę. Nie wierzę. Co? Robi wrażenie, prawda? Mówiłem, że to najlepszy obóz.